Depending na ndo tuipangite, na ndo tunayombanisie. Kwa kangome ino itu. Mam nadzieję, że będzie można tu uprawiać ziemię. Wyrosną warzywa i drzewa. Jedzenia wystarczy dla całej rodziny, a nadwyżkę sprzedam i opłacę szkołę dla moich dzieci. Zostaną chirurgami, inżynierami albo pilotami. Mówi Winifred Biniakasaku. Aby jej marzenia się spełniły, pierwszym warunkiem jest łatwy dostęp do wody. Aby zapewnić go miejscowej ludności, w tej części Kenii realizowany jest program Polska Pomoc, koordynowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy współudziale Polskiej Akcji Humanitarnej. Droga do źródła to kilka, czasem nawet 10 kilometrów. Kiedy mieszkańcy wsi już dotrą na miejsce, muszą stanąć w kolejce, mówi Cornelius Kato z Fundacji Afrika Sandam. Some of the members spend their nights at the water point. Nierzadko wody jest tak mało, że niektórzy muszą zostać przy źródle na noc. Czasami zajmują się tym dzieci, to bardzo niebezpieczne. Mogą zostać zaatakowane przez dzikie zwierzęta albo innych ludzi. Właśnie dlatego mieszkańcy kenijskich wsi poświęcają swój czas i siły na budowanie w pobliżu ich domów tam piaskowych. W ciągu 9 lat Fundacja Afrika Sandam wybudowała 450 tam wodnych. Od ostatniego roku wspiera ich Polska Akcja Humanitarna i program Polska Pomoc, koordynowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Yes. You yes. Hey, they say yes. They do not work. Mieszkańcy wsi pracują na małym polu. To tak zwane pole próbne, na którym uczą się, jak uprawiać szpinak. Później tę wiedzę będą mogli zastosować na swojej ziemi. Bo to przedsięwzięcie to nie tylko budowa tam. To też zakładanie banków nasion, kursy liderów, kursy higieny, zarządzania, sadzania drzew. Grupa Winiawa Ngethwa Women z radosnym zniecierpliwieniem czeka na deszcz, bo niedawno ukończyła tu swoją pierwszą tamę piaskową. Stąd śpiew i taniec. Mieszkańcy kenijskich wsi zdają sobie sprawę, że w przyszłości pozyskiwanie wody będzie jeszcze większym wyzwaniem, mówi Bernard Ktoni. Około roku 2012 lub 2013 ludzie zauważyli pierwsze efekty zmiany klimatu, szczególnie jeśli chodzi o dostępność wody. Trzeba było chodzić coraz dalej, żeby ją znaleźć. Teraz rzeki potrafią wyschnąć w ciągu 2-3 tygodni. Wcześniej zajmowało im to 2 miesiące. Z tego powodu o wiele bardziej doceniamy drzewa i chcemy posadzić ich więcej. Chcemy, aby powietrze było wilgotniejsze i chłodniejsze, aby częściej padało. Chciałbym, żeby to miejsce było jak puszcza amazońska. Bernard Ktoni powiedział, że kiedy przyjdzie pierwszy deszcz, urządzą ucztę. Przygotują podarowaną przez miejscowego pastora kozę i będą świętować i tańczyć. That is our prayer, that is our hope. Amen, amen, amen. Dla raportu o stanie świata Violetta Myszkowska.